Siemano, z tej strony Mrożon, a to jest Star Wars The Old Republic. I dlaczego tak inaczej? Ano dlatego, ponieważ skończyłem linię fabularną dla postaci Jedi Consular i chciałem wam właśnie opowiedzieć o niej od początku do końca, więc jeśli grasz tą postacią albo zamierzasz nią grać i nie chcesz psuć sobie zabawy przez głupie spoilery, to wyłącz ten filmik i wróć do niego w momencie, kiedy już będziesz po ukończeniu linii fabularnej i przyjdź podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach. Więc zaczynajmy. Prolog. Jak zaczyna się prolog? Nie trudno się domyślić. Jesteśmy kolejnym uczniem, który przylatuje na Typhon, aby rozpocząć swoje szkolenie Jedi. Pierwszą osobą, którą spotykamy, jest mistrz Sayo Barkan, osoba z Rady Jedi. W Radzie Jedi jest także mistrzyni Satil Chan oraz mistrz Kaedan. Są to trzy osoby w Radzie Jedi, z którymi będziemy mieli styczność przez praktycznie, no przez całą fabułę, od początku do końca. Przylatujemy na Typhon, poznajemy naszą osobistą mistrzynię Yunon Park, która zajmie się naszym szkoleniem. No i tak naprawdę na Typhonie nie dzieje się nic ciekawego, po prostu uczymy się posługiwania mocą, pomagamy w jakichś tam lokalnych problemach, pomagamy odpierać Flash Raidersów, to są takie... taka rasa dziwna, która no, nie lubią się. W międzyczasie jednego z nich możemy albo zabić, albo przywieźć go do świątyni Jedi, aby on także rozpoczął szkolenie, ponieważ jest czuły na moc. Problem i w ogóle cała taka fabuła zaczyna się w momencie, kiedy Yunon Par choruje. Nie wiadomo, co jej jest, zaczyna się źle czuć, okazuje się, że nie jest to żadna fizyczna rzecz, coś się dzieje w psychice, nie wiadomo co, więc ruszamy po wiedzę starożytną. Zostajemy wysłani na Coruscant, gdzie musimy wyszukać datakrony, które mają w sobie możemy się przez nie połączyć do starożytnych Jedi. Nie do końca rozkminiam, co to było strasznie dawno temu. I na Coruscancie zbieramy trzy datakrony, niesiemy je do takiego pomieszczenia, do takiego urządzenia, gdzie zbieramy całą radę starożytnych Jedi i rozmawiamy z nimi, prosimy ich o pomoc w uleczeniu naszej mistrzyni. Okazuje się, że naszą mistrzynię opanowała ciemna strona mocy i potrzeba Shield Technique, techniki ochronnej, aby ją uratować, więc właśnie ci starożytni Jedi uczą nas tej techniki. Chwilę później jeden z Sithów atakuje nas i niszczy to urządzenie, przez które mogliśmy się połączyć z tymi starożytnymi Jedi, więc ta technika i ogólnie cała ta starożytna wiedza zostaje zniszczona. Wracamy na Typhon, leczymy Yunon Par i dowiadujemy się, że to tak naprawdę nie było jednorazowe, to nie było tylko tak, że tylko ona została zaatakowana, jej umysł został zaatakowany przez ciemną stronę mocy, ale także inni mistrzowie mają taki sam problem i pojawia się nam chapter pierwszy Darth Plagueis. Więc naszym zadaniem w chapterze pierwszym dostajemy zadanie, aby znaleźć mistrzów i sprawdzić, czy nie mają czasem problemu takiego jak Yunon Par, czy nie są ogarnięci przez ciemną stronę mocy. I od razu razem na naszym nowym statku, który dostajemy po ukończeniu prologu oraz z kompanionem Qui-Zenem Fezem, którego dostajemy jeszcze na Typhonie, z którym budujemy nasz pierwszy miecz świetny, czy to jest koło 10 levela, nawet troszkę może wcześniej, oraz z drugim kompanionem C2N2, którego dostajemy w momencie, kiedy dostajemy statek, lecimy na planetę Taris. I na planecie Taris naszym zadaniem jest znalezienie mistrza Sin Taikan. Jest to taki, on taki dość brzydki. No i oczywiście, no trudno się domyślić, został on opanowany przez ciemną stronę mocy. Planuje zniszczyć Taris, czy tam coś zrobić złego na Taris. Już nie pamiętam dokładnie. No i po prostu możemy go albo uleczyć, albo zniszczyć. Ja wszystkich leczyłem. Następnie lecimy na planetę Narshada. Naszym zadaniem jest tam znalezienie mistrza Duras Fane, nie pamiętam, czy to było kobieta, czy facet? Chyba nie, chyba facet. I tam na Narshada poznajemy gościa o imieniu Farah Sedax, który będzie naszym trzecim kompanionem. Dostaniemy go właśnie na Narshada. Zobaczą
hologramową dziewczyną Holiday. Ale ja akurat jako Jedi Sage nie miałem przyjemności, bo nie potrzebowałem grać akurat z nim u boku. Nic więcej ciekawego na Narshada. Dalej z Narshada ruszamy na Tatooine. Na Tatooine musimy znaleźć mistrza Aerys Vossan. Identyczna sytuacja, koleś opanowany przez ciemną stronę mocy. W międzyczasie zagadka powoli się zaczyna rozwikłać. Od każdego z tych mistrzów dostajemy jakieś informacje od tego, kto i siedział im w głowie. Dowiadujemy się, że był to niejaki Lord Divikar. Nic o nim nie wiadomo, parę razy gdzieś tam nam mignął, coś tam mówił, haha, ja cię zniszczę i tak dalej. Także już wiemy, że będziemy musieli w końcu się z nim zmierzyć. No więc z Tatooine ruszamy prosto na Alderaan, gdzie musimy dopaść babkę, która się nazywa Sidon Garen. To jest mistrzyni, która, jak dzisiaj pamiętam, było coś takiego, że weszliśmy chyba tam do... wchodzi się do jakiejś tam miejsca, gdzieś, gdzie tam wszystkim zarządzają, no i mówi się, no chciałem gadać z tą babką. No dobra, kim ty jesteś? No tym i tym. No i jest połączenie z tą babką, ona, weź, nie mam czasu, człowieku, idź sobie. Także to nie był problem, po całej mapie się idzie i szuka, ona już tam jest, ale nie, jednak poszła gdzie indziej. No i identyczna sytuacja została ona, jej umysł został obłaniętny przez Lorda Vivikara. No i od niej, już na jej planecie, ona jako ostatni mistrz zostaje właśnie przez nas wyleczona albo zabita. I dowiadujemy się, gdzie jest Lord Vivikar. Lord Vivikar jest na swoim statku, oczekuje nas, już wiadomo, że będzie konfrontacja, straszna konfrontacja. Lecimy na wybrane miejsce. Zabijamy go. Okazuje się, że tak naprawdę jest to mistrz, nie wiem, czy to był mistrz Jedi, ale Parasan Tark. Był to taki koleś, on był chyba mistrzem Jedi i on gdzieś tam się zgubił kiedyś i został owładnięty. I okazało się, że Lord Vivikar to tak naprawdę ten Parkanas, który został, jego umysł także został owładnięty przez gościa Terak Morage. To on był kiedyś Sithem, on był kiedyś człowiekiem, a z tego, co ja tam zrozumiałem, to on później był jako jakiś duch i on po prostu owładnął ten umysł. W momencie, kiedy ja go akurat ochroniłem, to ten Terak wyszedł, no i gdzieś zniósł. Także co się dalej działo, nie wiadomo. No i Parkanas, jeśli przeżyje, wraca na Typhon. My dostajemy tytuł Barsen Thor za to, że uratowaliśmy mistrzów Jedi, doprowadziliśmy do końca Dark Plague, czyli do końca tej czarnej plagi, uratowaliśmy życie wielu mistrzów. I tak kończymy pierwszy chapter. Kończymy i rozpoczynamy chapter drugi, The Rift Alliance. Otóż, kiedy zostaje skończony chapter pierwszy, dostajemy się do zakonu Jedi, do zakonu, czyli to mniejsze, do większe niż Rada. Rada to są tacy najwyżsi. I dostajemy, oficjalnie zostajemy mistrzem Jedi. I dowiadujemy się od jakiegoś tam bossa, że Rift Alliance, czyli są to jakieś wpływowe światy, wpływowe planety, mogą zostać przyjęte przez Imperium i musimy ogólnie przygotować się na taką dużą wojnę z Imperium. Potrzebujemy wojska, potrzebujemy wielu sojuszników i naszym zadaniem jest właśnie pomóc przejąć Republice, dane planety, dane układy. No i pierwsze co robimy, ruszamy na planetę Balmora, gdzie oczywiście tak jak na większości planet jest zaciekła walka między Republiką a Imperium. Oczywiście Imperium wygrywa, Balmorą rządzi facet, który jest, no, z tego co tak zrozumiałem, bo powiem wam, że ogólnie drugi chapter jest, jakby tak patrzeć, jest strasznie krótki i mało co z niego pamiętam. W każdym razie koniec końców na Balmorze pomagamy pewnemu gościowi zdobyć władzę, on zostaje tam prezydentem czy jakimś tam innym zarządcą całej planety i zostaje on naszym głównym sojusznikiem. Dalej ruszamy na planetę Quesh, gdzie także walczymy w imię Republiki, ratujemy osoby, które mogą nam pomóc, za które zostały uwięzione przez Imperium, oraz na końcu planeta Hoth,
której także musimy po prostu tam po prostu wszystko, tych wszystkich ludzi przejąć na naszą stronę i ewentualnie pomóc im w walce z Imperium. Koniec końców, chapter drugi naprawdę krótki. I powiem wam szczerze, że jakiś niespecjalnie ciekawy pod względem tej fabuły. No jak widać, sam mało pamiętam, więc no coś to musi znaczyć. Ale ważne, krótki, zdobywamy mnóstwo sojuszników na naszym statku miejsce coraz mniej, mnóstwo ludzi właśnie z tego Rift Alliance jest na naszym statku, tych naszych sojuszników. I dostajemy trzeciego kompaniona, którym jest Nadia Grell, ponieważ jej ojciec umiera, a jego ostatnim życzeniem było, aby została ona trenowana przeze mnie, przez gracza, przez Barcentora. Zresztą możecie to możecie obejrzeć właśnie filmik z tego. No i tyle. I tak się kończy chapter drugi. Chapter trzeci i ostatni, Children of the Emperor. Jeszcze pod koniec chapteru drugiego dowiadujemy się, że są Sithowie, którzy zowią się dziećmi Imperatora. No i okazuje się, że tych dzieci Imperatora jest więcej. Zarządza nimi tajemniczy koleś, który nazywa się, i oni nazywają go The First Son, czyli pierwszy syn. No i naszym zadaniem jest oczywiście pokonać pierwszego syna, wyłapać wszystkie dzieci Imperatora. No i jeszcze potrzebujemy więcej wsparcia, więcej wojska do walki przeciwko Imperium, ponieważ samo The Rift Alliance może nie wystarczyć. No i co robimy? Okazuje się, że w prologu zdobywaliśmy Shield Technik od tych starożytnych Jedi, okazało się, że jest szansa, aby odtworzyć ten terminal. To właśnie terminal nazywał się to urządzenie i możemy się jeszcze raz z nimi połączyć, więc udajemy się na Typhon, udaje się z nimi połączyć i dowiadujemy się od nich, pytamy się ich po prostu, no słuchajcie, potrzebujemy armii, doradźcie, co by tam skąd wziąć. No i przypominają sobie, że jest coś takiego Sleeping Army, czyli śpiąca armia. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo skąd, ale jakieś tam wskazówki mamy. Lecimy na Hoth, wracamy na podną, mroźną Hoth, gdzie zbieramy kryształy i lecimy na Belsavis, bo tak wszystko nas prowadzi. I na Belsavis jest to wielkie więzienie, które w ogóle nie przypomina więzienia, ponieważ tam wszyscy więźniowie latają sobie luzem. No i jeszcze jest konflikt ze stworzeniami zwanymi Eshka. No i oczywiście jakieś tam musimy pomóc zarządcom tego więzienia, ponieważ mają tam jakieś problemy ze wszystkimi więźniami, ponieważ Imperium coś tam robi, oczywiście norma, ale dowiadujemy się, że to straszna Sleeping Army jest właśnie na Belsavis i znajdujemy ją, odmrażamy, okazuje się, że są właśnie ci Eshka, Eshka są zamrożeni i to jest właśnie ta Sleeping Army. I dowiadujemy się, dlaczego jest tak, że Eshka walczą z ludźmi, ponieważ oni zostali wygnani z własnej planety i poszukują, tułają się wszędzie po miejsca. Eshka przewodzi armią The Sleeping Army, czyli tą śpiącą armią przewodzi koleś, który się nazywa Hollow Voice, i ląduje on nam na naszym statku, więc mamy kolejnego sojusznika i przy okazji znajdujemy kolejne dziecko Imperatora. Lecimy na następną planetę, ciągną nas na Vos, ponieważ są tam stworzenia zwane Mystics, czyli mistycy, którzy są czuli na moc, a Imperium chce ich zaciągnąć do siebie, uczyć ich swoich technik mocy. Głównym naszym zadaniem jest to, aby oni zostali, woleli zostać i uczyć się tych technik Jedi, czyli tej jasnej strony mocy, abyśmy nie mieli kolejnych wrogów. No i na Vos po sukcesywnych walkach dostajemy gościa zwanego Gaten Cole. Chyba w międzyczasie jeszcze
Oj, oj, oj. Jeszcze wcześniej, dużo wcześniej dostajemy z takich, takich... Ojej, jeszcze dostajemy kompanionów gdzieś po drodze z Zenita i nawet nie pamiętam takiego murzyna afroamerykanina, ale sorki, nie pamiętam, nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, ponieważ tych postaci nigdy nie używałem. W każdym razie też dostajemy po drodze. No i na wos dostajemy, oni są znowu będą naszymi sprzymierzeńcami, ponieważ właśnie Gaten Cole przekonał praktycznie całą planetę o tym, że Jedi są dobrzy, a Imperium jest złe, ponieważ Imperium, jak to Imperium chciało, mówi, że słuchajcie, my jesteśmy dobrzy i olejcie tych, z Republiki. No i mamy kolejnych sprzymierzeńców, którzy mają armię. Gaten Cole ląduje na naszym statku i lecimy na Corellię. Na Corellii spotykamy kolejne dzieci Imperatora. No i tak naprawdę na Corellii kończy się cała fabuła po wielu walkach, wielu jakichś tam zagadkach. Dowiadujemy się straszliwej prawdy, że pierwszym synem, czyli naszym głównym przeciwnikiem był nikt inny jak mistrz Sayo Barkan. Tak, osoba, która w ogóle pierwsze, jak weszliśmy do gry, to z pierwszą osobą rozmawialiśmy i ten typek jest głównym wrogiem w grze. Na koniec to po prostu taki szok, że no i macie właśnie walkę z nim tutaj. I naprawdę był taki szok, no niemożliwe. No i musimy go znaleźć, znajdujemy go, walczymy z nim. Nie ma możliwości go uratować, możemy go tylko zabić. I nawet jeśli, co byście nie zrobili, on tak zginie. No i po śmierci pierwszego syna, oczywiście wszyscy nam gratulują, jesteśmy zajebiści i tak dalej. I wracamy do Coruscant, gdzie idziemy do wieży Senatu i dowiadujemy się, że pierwsze, uratowaliśmy całą Republikę razem ze wszystkimi, oczywiście, to zależy, jak tak powiedziałem, na przykład, że to nie tylko ja, to też Liftarians i tak dalej, oraz, że zastępujemy mistrza Sayo Barkana w Radzie Jedi, także dostajemy najwyższe odznaczenie. Ladies and gentlemen of the Senate, I present the Barsan Thor of the Jedi Order and Defender of the Rift Alliance. In my predecessor's place, I have invoked the Protocol of Special Requital, which ensures the Rift Alliance will be properly rewarded. Several billion credits for rebuilding, privileged access to new hyperspace routes, extra support for your armies, these are only the beginning. Thank you, Supreme Chancellor. We sought only to serve. The resources of the core worlds are stretched, but we will try to grant any additional requests you have. What would serve you and your warriors best? You wish to begin a colony? Of course, I'm sure there are plenty of worlds that would welcome you. Hey, hey, hey! What about the Voss Commandos and Gaten Cole? Commandos will be honored. I hope for learning. New Jedi come to Voss. Mystics can teach. The Mystics could greatly expand our conception of the Force. We must be exceptionally careful who we expose to Voss ideas. One Force. Jedi know dark and light. Mystics know gray. The pivot between. We can show. The Rift Alliance no longer requires day-to-day oversight, but they'll need a spokesperson in the Senate. Someone invested with your authority. Why, Supreme Chancellor, it'll be an honor. Representative Alani would be perfect for this position. Besides, she's already accepted.
I'll be certain the Republic knows the debt it owes. This is a small part of the greater victory you engineered. Yet you've asked nothing for yourself. Your devotion to the light and your diplomatic talents make you perfect to fill the empty seat on the Jedi Council. To me, that seat will always belong to Seo Bacan. Jedi, do you honestly think Seo would have wanted anyone else to take his place? But this is only a small reward beside the great service you have done for all of us. We all suffered under the Empire's onslaught. But we have not only survived, we have grown. We cannot forget those who paid the ultimate price for us. We carry the burden of living up to their sacrifice. I owe it to Father. But in the end, this success belongs to all of us. May that spirit of cooperation continue. Thank you. Let's go. We belong out there, not in here. May the Force be with you. Always.